Temat, jaki obrałem na dzisiaj, wynika oczywiście z tego całego bloku o Biblii i on brzmi natchnienie Biblii, natchnienie Biblii. To bym chciał omówić, to jest oczywiście szeroka sprawa, znajduje się fajne opracowanie w literaturze naszej w epifanicznym tomie 12 na temat natchnienia Biblii, no i jeszcze w sztandarze biblijnym, jak pamiętam. Ja o natchnieniu Biblii będę chciał mówić dosyć wąsko, bo przecież godzinami można by zapewne o tym opowiadać. Chciałem na początku zwrócić uwagę na to, że Biblia jest źródłem wiary dla chrześcijan. Źródło, a więc podstawa, fundament. I dlatego musi mieć dla chrześcijan wyjątkowy charakter i musi posiadać cechy, które wskazują na jej wyjątkowość. I jedną z tych cech, która wyróżnia Biblię spośród jakby wszystkich innych napisanych ksiąg, jest natchnienie. Biblia jest nieporównywalna tak w istocie do jakiegokolwiek dzieła pisanego innego, bo ona ma cechy pochodzące od Boga. Jedną z nich jest natchnienie, inną jest cechą objawienie, jeszcze inną nieomylność i tak dalej, i tak dalej. My właśnie wąsko o tym natchnieniu będziemy chcieli trochę dzisiaj porozmawiać. Bracia i siostry, poglądy człowieka muszą być budowane, jeśli mówimy o tak zwanym rozumnym człowieku, na solidnych, pewnych fundamentach. Bo inaczej, w momencie, gdy przyjdzie próba, fundament się rozsypuje i człowiek pozostaje bez poglądów albo poraniony, bez żadnych konkretnych przekonań i zawiedziony na temat tego, co do tej pory wiedział, w czym pokładał swoje nadzieje. I tak po ludzku mówiąc, co pewien czas pojawia się w rodzinie ludzkiej jakiś genialny przywódca albo tytan intelektu albo tytan militarny i dokonuje takich przełomów, ludzie idą za nim, organizują nowe systemy polityczne, gospodarcze czy nawet religijne i gdy nadarza się okazja takiemu myślicielowi czy temu przywódcy wojskowemu, no to dokonuje rzeczy, które sobie zaplanował, czy podboje terytorialne, rozszerza w ten sposób swoje wpływy, czy rozszerza w ten sposób filozof swoje idee, które znajdują zwolenników, apostołów, a potem jak padną na podatny grunt, na przykład biednego społeczeństwa, to zyskują wymiar rewolucyjny, tak jak to się dzieje od XVIII wieku aż do dzisiaj. Budują nowe systemy, jeden po drugim, one po kilkudziesięciu latach upadają i tak się dzieje od początku świata. Tak było w starożytnym Egipcie, który swoją wielką potęgę przeżywał. Tak było w pierwszej Asyrii, w pierwszej Babilonii, w drugiej Asyrii, w drugiej Babilonii, którą znamy już z ksiąg Biblii. Tak było z Cyrusem Wielkim, czyli Persami, którzy przyszli po Babilończykach. Tak było z Grekami, potem z Rzymianami. I tak jest do dzisiaj. Przy czym od jakiegoś czasu już nie tyle siła oręża decyduje, co właśnie idea, która powstanie w głowie jakiegoś filozofa, który ją potem rozprzestrzenia w całej, powiedzmy, Europie i ona zmienia się na inną. I tak to wygląda, drodzy bracia i siostry, że ludzie od początku istnienia toczą jakiś kamień pod górę, kamień swojego szczęścia i gdy już są w apogeum, nagle się okazuje ruina. Przypomina mi to oczywiście tego Syzyfa, który ciągnął i nigdy nie mógł swojej pracy skończyć. Ale tak jest w istocie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie budują na złym fundamencie. Ten fundament to jest samolubstwo, głównie samolubstwo, no, wynikające z przekleństwa, rozhulane samolubstwo. I nigdy rodzina ludzka nie osiągnie szczęścia, dopóki nie zacznie budować na właściwym gruncie. I oczywiście, co jest tym właściwym gruntem? Nikomu się go nie udało znaleźć. Pamiętamy takie bajki o
o szukaniu kamienia filozoficznego, który dawałby szczęście. No nikt tego nie zrobił, a my przecież wiemy, że tym solidnym gruntem jest Biblia. Tylko problem w tym, że nie każdy może zrozumieć tą prostą myśl, że Biblia jest solidnym gruntem jakiegokolwiek budowania, czy to moralnego, czy politycznego, czy społecznego. Nie może zrozumieć, a to dlatego, że autor Biblii, no powiem otwarcie, nie każdemu chce się dać poznać. Ja myślę, że z taką myślą to się wszyscy zgodzą, że on w tym wieku nie każdemu się chce dać poznać, mimo że niektórym by się wydawało, że przecież tak powinno być, że ludzie powinni, jak chcą, no to go znajdą. No niestety tak nie jest. Ten pomysł, że wszyscy znajdą Boga, którzy będą chcieli, należy, mili bracia i siostry, do przyszłości. No ale nawet wśród tych, którzy znaleźli ten pewny fundament, ten pewny grunt, czyli uznają Biblię i Bóg ich jakoś przytulił, przygarnął, uzyskali jakiś stan przed Bogiem, że widzą, że Słowo Boże jest, nawet bym powiedział, dla nich pochodnią ich nóg, tak jak mówi psalm, to i oni się różnią w różnych aspektach oceny Boga i samego punktu widzenia na temat Biblii. Bracia i siostry, sama Biblia o sobie mówi, że jest natchniona. Dwa cytaty przytoczę i za chwilę krótki komentarz. Drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 21. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. To jest pierwszy cytat, bardzo dobrze nam znany. A drugi cytat jest w 2 Tymoteusza 3,16. Wszystko pismo od Boga jest natchnione. I tutaj pada to słowo, które jest dla nas kluczowe. Jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie i ku ćwiczeniu. Cztery rzeczy. Które jest w sprawiedliwości? No, ktoś powie, ale podałeś dowody na natchnienie Biblii. Co tu nie gra, bracia i siostry? No to, że te dowody są samej Biblii, prawda? Ktoś tutaj łamie zasady elementarnej logiki, że dowodzi tezy przy pomocy tezy. Tak, tak robimy właśnie w tej chwili. Chcemy przedstawić Biblię jako natchnioną, używając tekstu z Biblii, która mówi o tym, że Biblia jest natchniona. To tak jakbyśmy wzięli tekst z Koranu i powiedzieli, w którym na przykład byłoby, że jest natchniony i chcieli tym udowodnić, że jest natchniony. No wiadomo, że dla człowieka z zewnątrz to nie będzie argument, ale na swoje usprawiedliwienie chciałbym podać, bracia i siostry, taką myśl, że my musimy się na czymś oprzeć, a priori oprzeć, czyli wybrać jakąś podstawę. I wychodzi nam na to, że Biblia jest najlepszą taką podstawą. I nie dziwota, skoro Biblia jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, że nie może jakiś poświadczający świadectw wziąć z innych ksiąg, bo one i tak nie będą wiarygodne lub za niskich lotów. Sama o sobie musi świadczyć. A po drugie, tutaj trochę można powiedzieć, naśladujemy Pana Boga, który, gdy chciał Abrahama zapewnić, że dotrzyma obietnicy, to przysiągł. No ale nie przysiągł na większego od siebie, czy na innego od siebie, bo nie miał na kogo przysiąc. A się przysięga na większego, nie? A jak nie miał na większego, to na samego siebie, bo on już jest na górze tej całej drabiny i też by ktoś powiedział, połamał zasady logiki. My wiemy, że to nie jest logiczne, bracia i siostry, cytować wersety na poparcie natchnienia z samej księgi, ale nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Są innego rodzaju świadectwa, z reguły natury wewnętrznej, które upewniają nas o tym, że Biblia jest natchniona.
No to może przejdźmy w końcu do samego pojęcia natchnienia, czym ono jest i jak je rozumieją niektórzy chrześcijanie. Najpierw, jaka jest definicja natchnienia u, powiedzmy eufemistycznie, naszych braci katolików? Cytuję. Natchnienie biblijne to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu księga, która powstała pod tym wpływem, jest dziełem dwóch autorów, autora głównego Boga i autora podporządkowanego lub podrzędnego człowieka. No i można powiedzieć, bardzo dobra definicja. Oby tylko oni się chcieli jej trzymać. Natomiast katolicy rozumieją pod pojęciem natchnienia jeszcze coś więcej niż w tej definicji. Tą definicję równie dobrze będzie można dostosować do naszej definicji, którą podam za chwilę, ale oni w tym sensie nie rozumieją natchnienia, w jakim my rozumiemy. Bo na przykład katolicy dopuszczają rozwój tekstu biblijnego w taki sposób, że przez dziesiątki, jeśli nie setki lat, dana księga była redagowana, przeredagowywana, dodawana, odejmowana, aż w końcu powstał tekst finalny. I tam gdzieś Bóg czuwał nad tym całym procesem i mamy natchniony. My tak nie rozumiemy tego zagadnienia. Za chwilę się okaże, że rozumiemy je trochę odmiennie, chociaż w połowie definicji z katolikami się oczywiście zgadzamy. Teraz protestanci. U protestantów rzecz jest bardziej złożona, bo protestantów jest wiele różnych konfesji i każdy z nich ma jakiś aspekt w tej sprawie inny. Ale istnieje całkiem spora grupa protestantów, luteranów niektórych, którzy mają identyczną definicję jak my. Co nas bardzo cieszy, ale można powiedzieć, no brat Johnson, który był autorem tej definicji, no też był kiedyś luteraninem i prawdopodobnie stamtąd ją zaczerpnął i ocenił, że jest właśnie właściwa. Część protestantów ma poglądy bardzo podobne do katolików. Zresztą ta cała wyższa krytyka Biblii, jak jeśli ktoś się interesował tymi tematami, to ona zaczęła się w łonie protestantów, krytyka tekstu biblijnego. A część protestantów ma poglądy podobne do naszych w sprawie natchnienia. No więc jaką my mamy definicję natchnienia? Czas ją już podać, bracia i siostry. Ona brzmi tak, to jest dosyć prosta definicja. Może być zaskakująca, jeśli ktoś nie zna tematu, bo jeśli ktoś zna, to oczywiście przecież w niczym się zaskoczyć nie da. Ona jest wzięta ze sztandaru biblijnego, ale w 12 tomie jest prawie w słowo taka sama. Natchnienie jest to akt Boży, przez który Jego Duch pobudził pewnych ludzi do wypowiedzenia lub napisania myśli słowami, które On sam wybrał. Taka jest definicja, no powiedzmy nasza, tak? Taką, jaką my głosimy. Poglądy wygłaszane przez brata Johnsona, nie wiem, czy brat Russell komentował, czy definiował natchnienie, nie spotkałem, natomiast to, co podaję, to za bratem Johnsonem z 12 tomu. Jeszcze raz, akt Boży, czyli działanie Boga, czyn Boga, jakiś sposób działania Boga, przez który Jego Duch pobudza pewnych ludzi do wypowiedzenia lub napisania myśli słowami, które On sam wybrał. Czyli mamy tutaj co najmniej trzy rzeczy w tej definicji natchnienia. Że jest to jakiś akt, czyli działalność Boga, jakaś, użyjmy innego słowa na natchnienie, jakaś inspiracja, jakieś wywieranie wpływu za pośrednictwem Ducha Świętego, tak Bóg działa, na umysł pisarza, aby ten napisał lub powiedział. To jest dosyć ważne, bo jak nie jest powiedziane i nie jest lub napisane, to nie ma natchnienia. W takim przypadku mówimy tylko o objawieniu, a nie o natchnieniu. Więc tak pobudza Duch Święty pisarza, że ten pisze,
tekst, używając słów, które Bóg chce, aby on użył. To ostatnie jest dosyć kontrowersyjne, bo to by niektórzy powiedzieli, musiało oznaczać dyktando. Bóg dyktuje, człowiek pisze. No nie we wszystkich przypadkach oczywiście takie dyktowanie miało miejsce. I właśnie temu poświęcimy kilka minut teraz, by spróbować rozstrzygnąć, czy jest możliwe wypełnienie elementów tej definicji przez człowieka piszącego nie pod dyktando. Ważne jest tutaj podkreślić raz jeszcze, że nasza definicja nazywa się często werbalizmem, bo dotyczy tego, że Bóg wybrał konkretne słowa, a inne ominął i te się pojawiły w Biblii, które miały się pojawić. W przeciwieństwie do poglądu, który głosi, że Bóg tak działał na umysł piszącego, aby ten zapisał jego myśli słowami, które uznał za właściwe, jego myśli, Boże myśli. Tu jest dużo niebezpieczeństw, że Boże myśli można zapisać na wiele sposobów i nie każdy sposób może być wystarczająco jasny, by wyeksponować Bożą myśl. Na przykład, gdyby myślą taką, dla przykładu, miałoby być opisanie pięknej okolicy. Jestem w pięknej okolicy, że taka myśl ma być przekazana. Można ją przekazać na milion sposobów. Można napisać wprost, jestem w pięknej okolicy. Można napisać, że jestem w miejscu, gdzie są piękne kolory i piękny strumień, i zielono, i czerwono, i bo jest piękna jesień. To też będzie piękna okolica i tak dalej, i tak dalej. Więc powstałyby takie duże niejednoznaczności i można by wtedy się zastanowić, co tak naprawdę Bóg tam chciał powiedzieć. Dopiero gdy się użyje precyzyjnych słów do określenia pewnych rzeczy, no to możemy mówić tak, tu mamy mowę precyzyjną i znawcy tematu, bracia i siostry wiedzą, a niektórzy logicy na przykład bardzo to podkreślają, że Biblia jest szalenie precyzyjna. Ja nie mogę tego potwierdzić, bo nie jestem logikiem, ale niektórzy zwolennicy Biblii, powiedzmy, którzy zajmują się logiką, twierdzą, że ona jest bardzo logiczna. No bo właśnie dlatego, że zawiera wyrażenia, które miały się tam właśnie znaleźć. Ale oczywiście powstaje pytanie przy takim podejściu następujące. W tekstach Biblii widzimy styl konkretnego pisarza. Jak czytamy listy janowe, to od razu wiemy, że to jakby Jan napisał, prawda? Drugą część, jak czytamy listy Pawłowe, no to wszystko nam jest tam podobne, jeśli chodzi o styl. I chociaż, bracia i siostry, te dywagacje o stylu, jak ludzie wtajemniczeni w temat wiedzą, to niekiedy jest stąpanie po cienkim lodzie, to jednak nie da się zaprzeczyć, że swoje piętno na tekście biblijnym odcisnął również ludzki pisarz. A więc co z tym natchnieniem werbalnym, co z natchnieniem słów? Jeśli każdy pisarz ma tam swoją tożsamość odciśniętą na tekście. No i kilka jeszcze rzeczy powiem i być może odpowiedź stanie się jasna, a być może nie. No, dla mnie wydaje się ona jasna, ta, która zostanie za chwilę udzielona poprzez jeszcze rozwinięcie niektórych myśli i że tutaj nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Wyróżniamy co najmniej trzy formy natchnienia. A więc pamiętajmy, co to jest. To jest sposób działania Boga, który, nazwijmy to, zmusza piszącego do zapisania czegoś tam lub wypowiedzenia czegoś tam. Natchnienie mechaniczne to jest pierwsza odmiana. To jest tak, jakby Bóg podyktował kawałek Biblii pisarzowi, ten zapisał i nie ma tam jego udziału więcej, poza tym, że przepisał to, co usłyszał. Czy ślady tego rodzaju natchnienia znajdujemy w Biblii? Znajdujemy na przykład we wszystkich niejasnych, niezrozumiałych piszącemu kwestiach, a Daniel jest tego jakby jasnym przykładem.
gdy napisał proroctwo, którego nie rozumiał, a Bóg mu mówi: zapieczętuj, bo nie zrozumiesz, no, po prostu. Więc jak on mógł pisać po swojemu coś, czego nie rozumiał? Widać, że tutaj był inspirowany Duchem Świętym do zapisywania poselstwa, które było w ogóle dla niego niejasne. A więc to jest ten element mechanicznego natchnienia, takie dyktando. Ale nie cała Biblia została tak napisana, a raczej niektóre tylko jej fragmenty. Drugi rodzaj natchnienia czy odmiana sposobu przekazywania tekstu biblijnego to jest natchnienie współpracujące. Współpracujące. Co przez to będziemy rozumieć? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że większość Biblii jest napisana tak, jakby to był jakiś wykład, jakieś wyjaśnienie lub opisywanie. Skoncentrujmy się na tym wyjaśnieniu. Apostoł Paweł często wyjaśniał jakieś zawiłe rzeczy. Apostoł Piotr też, doktryny, jakieś przykazania i tam opisywał w swoich listach, jak to wszystko należy rozumieć. Skąd on to wszystko wiedział? Otóż po pierwsze, on te tematy dobrze zbadał, dobrze zrozumiał, a potem je wyjaśnił w formie tekstu. I tutaj mamy do czynienia z natchnieniem, jak mawia autor artykułu, z którego korzystam, współpracującym, czyli Duch Święty, czyli strona Boża, inspiruje apostoła Pawła na przykład. Zbadaj te tematy, a potem je zapisz. To tak działa. I w jakiś cudowny sposób Bóg wpływa na to, że Paweł, czy apostoł Piotr, czy inny, zapisuje słowami, które Bóg mu jakoś tam, mieszczące się w granicach jego stylu, podsyła, podrzuca, wybiera dla niego. Trudno powiedzieć. No i trzeci rodzaj natchnienia to jest natchnienie ukierunkowane. No, mamy w Biblii wiele historii, wiele takich jakby relacji z tego, co się zdarzyło. Ewangelie są takie, księgi historyczne Starego Testamentu są takie. Czy pisarz musiał być natchniony, żeby to pisał? No, nawet takie pytanie jest w literaturze, wiesz, prawda? I jaka jest odpowiedź? Że nie ma tam potrzeby szczególnego natchnienia. Jest taka odpowiedź, ale ona nie jest dobra. Lepsza odpowiedź jest taka, że tutaj mamy do czynienia z taką odmianą natchnienia, czyli Bożego wpływu na umysł pisarza, że ten Boży wpływ kierował umysłem pisarza tak, aby on zanotował tylko to, co miało być zanotowane, a inne elementy z danego zjawiska pomijał. Dla przykładu mamy cztery Ewangelie i one się różnią między sobą, one się dopełniają. Nie ma jednej od A do Z tak samo napisanej, każdej. Każda jest inna. Dlatego, że Bóg ogniskował uwagę jednego piszącego na tych szczegółach, drugiego piszącego na tamtym, czyli kierunkował. Dlatego mówimy natchnienie ukierunkowane. Przypominamy sobie Łukasza, który pisał Dzieje Apostolskie. Ten lekarz apostoła Pawła. Tak? I on zaczął w pierwszym rozdziale mniej więcej tak, że doszedłem tego wszystkiego od początku. Rozdział pierwszy, że wielu tam zaczęło pisać, to ja też zacząłem pisać i wszystko od początku prześledziłem. Tak napisał w wierszu trzecim, rozdział pierwszy, wiersz trzeci. Ale to od początku powinno być tłumaczone z góry. Nie od początku, tylko z góry prześledziłem. Czyli jakby byłem inspirowany z góry, wszystko ładnie wyśledziłem, wytropiłem, w sensie zbadałem i wybrałem pewne wydarzenia, które dotyczą Pawła, dotyczą Piotra i opisałem w Księdze Dziejów. Tego typu, bracia i siostry, trzy formy w zasadzie wyczerpują każdy aspekt natchnienia w Piśmie Świętym. Albo będzie to mechaniczne, czyli takie dyktando, albo będzie to współpracujące, czyli tematy przebadane są, napisane pod wpływem Ducha Świętego i kierunkujące takie, że Bóg ogniskuje uwagę danego piszącego na pewnych zagadnieniach, a pewne pomija. I w każdej z tych form
Da się indywidualnie wyróżnić cechy piszącego, zachować cechy piszącego, jego styl, jego wrażliwość. I Bóg potrafi to zrobić. Człowiek może by nie potrafił, ale Bóg potrafi to zrobić. Podam przykład. Przykłady, które podajemy, one w zasadzie nie wyjaśniają sprawy, ale mogą zilustrować i pomóc coś tam w myśleniu na dany temat. Podam przykład jednego muzyka, który ma zagrać na czterech różnych instrumentach tą samą melodię. No i co słuchacze słyszą? Za każdym razem słyszą co innego. Słyszą skrzypce na przykład, słyszą waltornię na przykład, to taka trąbka zwinięta, nie? Słyszą fortepian, coś jeszcze i tą samą melodię. I każdy wie, że to są cztery różne instrumenty, bo każdy instrument ma swoją indywidualność. To taka analogia do tych piszących ludzi, że każdy ma swoją indywidualność, ale Bóg, który tym zarządza, potrafi wszystko, bracia i siostry, tak zorganizować, że zachowa ich indywidualność, tak jak cechy instrumentu są zachowane, mimo tego, że gra się na nich te same nuty. Trzeba sobie zdać dodatkowo sprawę, bracia i siostry, z tego, że natchnienie nie należy do zjawisk przyrodzonych, tylko do nadprzyrodzonych. Czyli pochodzi z nieba. Dlatego nie wszystko będzie dla nas jasne, tylko to, co Biblia zechciała nam na ten temat objawić. Bo ono jest z Boga. Gdyby było z człowieka, to byśmy sobie mogli to ładnie rozpracować, ale przecież nie znamy sfery duchowej, sfery nadprzyrodzonej, tylko na tyle, na ile sama Biblia o tym mówi. Co w Biblii jest natchnione? Takie byśmy postawili teraz pytanie. Każde słowo jest natchnione, tak mówiliśmy. Ale, bracia i siostry, to dotyczy tylko autografów, tak zwanych autografów. Przez autografy rozumiemy te pisma, które wyszły spod pióra, spod ręki tego autora biblijnego, a potem były kopie. Więc autograf to jest pierwsze pismo. Potem było kopiowane i te kopie, na ile były wierne autografowi, no to przenosiły to natchnienie. A jeśli były niewierne autografowi, no to traciły ten element natchnienia. Mamy w Biblii przez te wszystkie lata dziwne interpolacje, jak na przykład to, iż z umarłych nie ożyli, prawda? Z objawienia 25. No to nie wiemy, czy to jest natchnione, czy nie. No nie. Ponieważ nie było tego w oryginale pierwotnym, czyli w autografie. A co ze zdaniami, które nie są prawdziwe w Biblii? Klasyczny przykład. Żadną śmiercią nie pomrzecie. Czy to jest natchnione zdanie? Albo mowy Hioba, nie Hioba, bo akurat Hioba są pozytywne, ale tych trzech jego tak zwanych przyjaciół, którzy bardziej pod górkę mu robili, niż wygłaszali sądy Boże. Czy to są natchnione słowa? Otóż tu problem polega na tym, że one są używane w Biblii, tego typu wypowiedzi jakby na zasadzie cytatu. Sposób cytowania jest natchniony, ale nie treść, bo w takim razie by się okazało, że zdanie szatana żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie jest prawdziwe, bo to, co natchnione, musi być prawdziwe, bo pochodzi z inspiracji Boga. No więc w takich przypadkach my mówimy, bracia i siostry, o tym, że przekaz lub zapis tych słów jest natchniony, to znaczy powstał z Bożej inspiracji, został wybrany przez Boga po to, aby jakimś tam celom innym służył, że nad tym Duch Święty pracował, aby takie zdanie, błędne zdanie znalazło się w Biblii. I takich zdań w Biblii jest stosunkowo niewiele, ale są. I warto sobie z tego, bracia i siostry, zdać sprawę. Jakie moglibyśmy podać po tych takich ogólnych rozważaniach argumenty świadczące na rzecz natchnienia Biblii? Nie żadne dowody, bo jak wspomniałem, z tymi dowodami to zawsze jest tak, że to są takie dowody dla przekonanych. Nie? Nieprzekonanych nic nie przekona,
Jeśli byłyby to dowody natury matematycznej, to są bezwzględne, ogólne dowody. Ale takie dowody, jakie my mamy w teologii czy w nauce o Bogu, to są zawsze wewnętrzne, bo opierają się na tym, że ktoś przyjmuje, że Bóg istnieje. No więc te wszystkie nasze dowody to raczej są argumenty wspomagające. Do pierwszego z nich można zaliczyć, że sam fakt, że Bóg jest autorem Biblii, wymaga tego, by Jego słowo było natchnione. A dlaczego tak? A no dlatego, że jeśli Bóg jest autorem Słowa Bożego, jeśli Biblia jest Słowem Bożym, inaczej mówiąc, no to musiała powstać dzięki inspiracji Boga i tyle. A więc to jest pierwsze. Po drugie, istota Biblii wymaga, aby była natchniona, ponieważ Biblia jest boskim objawieniem. I na tej samej zasadzie, co w punkcie pierwszym, musi z tego wynikać, że powstała w wyniku nadprzyrodzonego aktu kontroli nad umysłem piszącego i kierującego tak, aby napisał to, co Bóg chciał, aby było napisane. Zawartość Biblii, doktryny Biblii, treść Biblii tak samo wymaga tego, by były natchnione, ponieważ to są elementy objawienia. W czwartym punkcie moglibyśmy powiedzieć, że takim argumentem wspomagającym, że kierunkującym nas w tę stronę, że Biblia jest natchniona, to chciałem powiedzieć, że to mógłby być taki, że ona jest bardzo praktyczna. Biblia jest bardzo praktyczna. W jakim sensie? Że potrafi Biblia, i to chyba tylko Biblia, żadna inna księga tego nie zrobi, całkowicie zmienić życie człowieka ze złego na dobre. Całkowicie i nieodwołalnie. I teraz, czy my tego doświadczaliśmy? Czy my możemy to poprzeć naszym doświadczeniem? Otóż zależy, kto ile lat ma kontakt z Biblią, niektórzy od dziecka. I dobrze wiemy, jaki błogosławiony, dobry, pokojowy wpływ, przemieniający, rozwijający, wywiera na nas Biblia z roku na rok. My mamy w swojej historii życiowej przeczytanych wiele różnych książek. Do niektórych, niektórzy z nas wracają kilkukrotnie, ale żadna z nich nie zmienia naszego życia. Ze złego na dobre. Coś tam nas troszkę ulepsza w tym czy w tamtym aspekcie, ale tu mówimy o totalnej zmianie. Odwrócenie się człowieka od jego podłej ludzkiej, grzesznej natury i zwrócenie się ku lepszym dążeniu. Więc Biblia prowadzi człowieka do pokuty, do usprawiedliwienia, do poświęcenia, do tego stopnia, że są w stanie ci najwierniejsi oddać życie dla idei, którą zaczerpnęli z Biblii. To jest taki argument, który mówi, że to jest dziwna księga, że jej pochodzenie nie jest czysto ludzkie, nie może być czysto ludzkie, skoro dokonuje takich radykalnych przemian w człowieku. No i przedostatni argument to brat Mirek całą godzinę o tym mówił, że jest niezniszczalna. Prawda? I cytował psalm, że słowo Boga trwa na wieki, a ja zacytuję apostoła Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 24. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże żywe i trwające na wieki. Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy. Uwiędła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest słowo, które wam jest zwiastowane. Tu apostoł Piotr jakby dodaje, cytując tamten psalm, który i Mirek cytował. Jest niezniszczalne. Wszelkie próby jego zniszczenia spaliły na panewce. I tak można powiedzieć za psalmem drugim, Pan szydzi z nich. Nie? Że się tam schodzą, radzą, a Pan z nich się śmieje. I ostatni punkt, który tutaj podam, co do natchnienia, co do jakby potwierdzenia, że Biblia jest natchniona, to do tej pory tych kilka, które tak skrótowo
omówiłem, dotyczyło tego, że Boży wpływ jest na tekst biblijny, na pisarzy. Duch Święty kieruje nimi, że piszą, że dają piękne myśli itd., itd. A tutaj ten ostatni dotyczyłby raczej tego werbalnego natchnienia. Otóż mamy od jakiegoś czasu dostępne tak zwane liczbowanie biblijne, które bardzo mocno potwierdza tą część naszej definicji, tą ostatnią, że Bóg wybrał konkretne słowa, aby były zapisane w Biblii. Że to nie jest nieważne, jakie słowa są użyte. Chciałem powiedzieć, że w Mateusza 5,18 i w Ewangelii Łukasza 6,17 jest mniej więcej tak powiedziane, że powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jednak jota, ani jednak kreska nie zmieni się w prawie. A Łukasz mówi, lecz łatwiej niebu i ziemi przeminąć, niż żeby jednak kreska miała odpaść z prawa. Co to jest ta kreska? Co to jest ta jota? To są pewne znaki. Jota to jest litera, ale kreska to są... My w Polsce mamy w polskim języku te znaki diakrytyczne, takie dziwne nad N, nad S. To są te kreski. Po hebrajsku też ich jest kilka. Być może tutaj zwraca uwagę, że te wszystkie kreski są ważne, nawet dosłownie, ale po drugie jest taka ciekawa myśl, że każda litera alfabetu greckiego czy hebrajskiego, a w tych językach pisane były przecież autografy, część niby po aramejsku, ale to nie jest pewne, ma wartość liczbową. I każde słowo składające się z liter, gdyby tak pododawać wartości tych liter, też będzie stanowiło jakąś wartość, prawda? I założenie jest takie, że każde zdanie w Biblii, przez zdanie autor tam rozumie jakąś kompletną myśl, to trzeba znać języki, żeby w szczególności ten grecki i hebrajski, żeby dobrze się w tym obracać. Każde zdanie ma tą cechę, że posiada wartość, no bo jak słowo ma wartość, no to suma słów też ma wartość i ta całkowita suma zdania jest całkowicie podzielna przez 7. O, to my wiemy oczywiście. I teraz dla przykładu, część manuskryptów z Ewangelii Jana ma monogenes vios napisane, jednorodzony syn. Boga nikt nie widział, tylko jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiej, ten nam opowiedział, tak? To jest fragment, ale niektóre manuskrypty nie mają monogenes vios, jednorodzony syn, tylko monogenes theos, jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział. Która z tych lekcji jest dobra? No czy syn, czy Bóg, dla niektórych to obojętne, nie? Bo syn jest Bogiem, więc nie ma problemu. Ale okazuje się, że jedna z tych wersji dzieli się przez 7 w całym zdaniu, a druga się nie dzieli przez 7 w całym zdaniu. Zamienienie jednego słowa, syn na Bóg, zniszczyło tą harmonię. I w ten sposób można próbować rekonstruować tekst pierwotny. Oczywiście to są takie hipotezy. Wiele z tego da się zrobić, a na wielu polach, jeśli ktoś tego próbował, to na pewno poległ. Poległ i sam mówiący, także wie co mówi. Myślałem, że to jest prostsze kiedyś, jak byłem no, takim 25-latkiem i poznałem tą naukę. To się zachwyciłem, że się wszystko ładnie da wyliczyć. Nie daje się ładnie wyliczyć. I sam autor, to znaczy Brad Johnson, który propagował tą naukę, którą przejął od Iwana Panina, jak wiemy, wspomniał, że najlepszym tekstem do tego, żeby liczbowanie się udawało, jest pewna edycja Nowego Testamentu Westcotta i Hortsa. I na podstawie niej najwięcej tych liczbowań wychodzi. No ale nie wszystkie wychodzą, także raczej traktujemy to jako taką hipotezę, silną hipotezę, która gdybyśmy mieli autografy, wyszłaby w 100%, znaczy byłaby udowodniona. A tak możemy tylko patrzeć
no i próbować coś z tego wyciągnąć. I jednocześnie dla nas, przynajmniej dla mnie, stanowi to bardzo silny dowód na to, że słowa, konkretne słowa są ważne, że Bóg wybrał konkretne słowa, więc ten werbalizm, o którym mówimy, ma uzasadnienie. Bo jeśli jednorodzony syn się liczbuje, a jednorodzony Bóg się nie liczbuje, to by znaczyło, że jednorodzony syn powinno być, a nie jednorodzony Bóg. A są różne manuskrypty i nie wiadomo tak naprawdę, która z lekcji byłaby odpowiednia. Tak więc, drodzy bracia i siostry, natchnienie Biblii jest takim aktem, który wyróżnia wszystkie księgi. Biblia spośród wszystkich ksiąg, bo daje jej pierwszeństwo i inspirację od samego Boga. Nie ma na świecie żadnej innej księgi, która mogłaby mieć takie pochodzenie. My podchodzimy do tego na zasadzie naszego doświadczenia i przeżyć, które z Biblią mamy, czytając wspaniałe opisy, historie, wypowiedzi Pana Jezusa, wspaniałe przypowieści, wspaniałe odpowiedzi faryzeuszom, uprzejme, łagodne, jednocześnie do bólu prawdziwe i takie trafiające w punkt. Poczytajcie pod tym kątem Ewangelię i odpowiedzi Jezusa. Zobaczycie, jak bystry był Pan, ale to jest jakby inny aspekt naszego zagadnienia. Więc natchnienie Biblii, powtórzę na koniec, to jest akt, czyli działanie Boga, Boży wpływ, sposób przekazania. Akt Boga polegający na tym, że zajął się umysłem piszącego Biblię i jakimś cudownym sposobem sprowokował go do tego piszącego, że napisał myśli słowami, które sam Bóg dla niego wybrał. Tak rozumiemy tą ideę. Tak ona jest opisana w Epifanicznym tomie 12. Bardzo się cieszę, bracia i siostry, że podjęliście taki temat ogólny o Biblii, bo to jest nasz życiowy przewodnik i w zasadzie bez Biblii bylibyśmy bardzo biedni. Mimo że ktoś tam może być zamożny według ciała, to jeśli nie ma tych poglądów dobrze poukładanych i wspartych na dobrych fundamentach, to przyjdzie moment, że jego budowla się zawali. Oby nasza stała na wieki, tego Wam serdecznie życzę, jak i również sam tego pragnę i bardzo dziękuję za uwagę.